Cześć, witam Was serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy i dziś zapraszam Was na ABC zdrowych pleców. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo praktyk na różnych poziomach trudności. Dziś chciałbym się zająć bardzo popularnym tematem, czyli tematem garbienia się. ABC zdrowych pleców, czyli co robić, by nasze plecy były zdrowe i sprawne. Jeśli czujecie, że temat garbienia się Was dotyczy, czujecie, że macie do tego tendencję, to koniecznie zostańcie z nami do końca. Przygotowaliśmy dla Was super kompleksowy kurs na temat nie garbienia się, ale o tym opowiem Wam po praktyce. Do wykonania dzisiejszej praktyki przyda nam się pasek do jogi. Pasek do jogi możecie zastąpić długim ręcznikiem i w zupełności to nam wystarczy. Pasek będzie potrzebny za chwilę. Zacznijmy od wyprostowanej pozycji. To będzie zależało też, jaką pozycję w siadzie przyjmiemy. Ja wybrałem dziś siad na piętach. Możecie zadrzeć sobie palce stóp. Możecie usiąść w siadzie skrzyżnym na jakiejś poduszce, tak żeby było Wam po prostu wygodnie siedzieć z prostymi plecami. Połóżmy sobie dłoń na dłoń w ten sposób. Wyprostujmy plecy i zajmiemy się pierwszym elementem naszych zdrowych pleców, czyli otwarciem klatki piersiowej, zrotowaniem naszych barków na zewnątrz. Kładąc dłoń na dłoni, to jest nasza pozycja wyjściowa na wydechu, z kolejnym wdechem otwórzmy dłonie, tak żeby dłonie były powyżej naszych barków i pociągnijmy kciuki jak najdalej do tyłu. Z wydechem z powrotem sobie złóżmy dłoń na dłoń. Tym razem niech druga dłoń będzie u góry. Wdech, solidne otwarcie i przeciągnięcie. I wydech, dłoń na dłoń, zmieniamy znowu rękę. Wdech, chcę się otworzyć i tu trzymam chwilę z tyłu. I wydech, opuszczam. Poczujcie pracę oddechu. Wdech, solidnie się otwieram. I wydech, dłoń na dłoń. Wdech, otwarcie, mocno kciuki w tył. Wydech, odkładam. Wdech, aktywny ruch, ciągnę kciuki do tyłu. Wydech, odkładam. Jeszcze raz. Wdech. Wydech i uwaga. Na wdechu otwórzmy mocno i zostańmy w tej pozycji. Nadal oddychamy. Wdech. Wydech. Ale ciągnę cały czas kciuki do tyłu. Oddycham i prostuję klatkę. Wypycham mostek do przodu. Ciągnę kciuki do tyłu. I wydech. Jeszcze jeden spokojny wdech i z wydechem opuśćmy dłonie. Możemy sobie zmienić układ stóp. Jeśli byliśmy na stopach, na grzbietach, to możemy teraz zadrzeć palce stóp bądź odwrotnie, żeby nam było wygodnie. I skupimy się na rotacjach głównie naszych barków. Barki bardzo lubią nam rotować do wewnątrz, co właśnie wzmaga nasze garbienie się, więc będziemy chcieli je odkręcić na zewnątrz. Do tego celu ustawmy sobie ręce, zgięte pod kątem prostym w łokciach. Wydłużmy czubek głowy do sufitu. I teraz z wydechem będziemy opuszczać dłoń. Na tym ruchu, czyli rotacji wewnętrznej, mniej mi zależy, więc tu się nie przykładajcie. Ale tu rotacja zewnętrzna mocno wypracowana. Wdech. Wydech, odpuszczam. Zobaczcie, że łokieć jest cały czas w tym samym miejscu. Wdech, tylko zmienia się ustawienie dłoni względem łokcia. Wydech, barki nam rotują do wewnątrz. Wdech, barki rotujemy na zewnątrz. Wydech, po prostu sobie luźno opuszczam dłoń. Nie ciągnę na siłę. Wdech, tu się staram bardzo. Chcę jeszcze dalej. Ciągnę mocno do tyłu. Wydech, opuszczam. Aktywnie. Wdech, w tył. Zwróćcie uwagę, czy jest kąt prosty w łokciu. Wydech, czy przypadkiem dłonie Wam nie zbiegły się do środka. Wdech. I wydech. Wdech, jeszcze do góry. Wydech, dół, wdech do góry, wydech do dołu. No i ostatni raz wdech do góry i przytrzymajmy tę pozycję. Ciągnę nie tylko łokcie do tyłu, ale ciągnę dłonie jeszcze dalej niż mój łokieć do tyłu. Chcę ją zrotować mocno na zewnątrz. Aktywnie trzymam i oczywiście oddycham w trakcie, bo to jest najistotniejszy element, żeby móc oddychać w wyprostowanej pozycji. No jeśli nie możemy oddychać w wyprostowanej pozycji, no to nie będziemy jej przyjmować, no bo ciało jednak lubi oddychać. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech.
I z wydechem rozluźnijmy ręce. Możemy poruszać obręczą barkową i ponownie zmieńmy sobie układ naszych nóg. Jeśli byliśmy na palcach, to może znowu usiądziemy na piętach. Jeśli w siadzie skrzyżnym, to zamieńcie sobie nogi w siadzie skrzyżnym. No i ten wcześniej wspomniany pasek tudzież ręcznik nam się teraz przyda. Super ćwiczenie z paskiem. Uwielbiam je, jeśli chodzi o aspekt rozciągania klatki piersiowej. No i musiał się znaleźć w naszym dzisiejszym ABC. Chwyćmy pasek dość szeroko. Od tego, jak szeroko chwycimy pasek, będzie zależało, jak będzie nam trudno. Na wdechu unosimy pasek do góry, zaś z wydechem próbujemy przełożyć ten pasek z tyłu za plecami. Wdech, przenoszę do góry. Z wydechem przenoszę z tyłu za plecami. No i tu będzie kilka aspektów. Cały czas sobie pracujmy. Na wdechu do góry, a z wydechem spokojnie w dół, a ja wam będę tłumaczył kolejne rzeczy. Pierwszy element dla mnie jest ważny taki, żeby obie ręce przechodziły jednocześnie. Żeby nie było takiego aspektu, że najpierw jeden bark, później drugi, jeszcze w dodatku pracuje całe ciało i głowa się tutaj cała kręci. Cała sylwetka jest w pewnym sensie niewzruszona i przenoszę obie ręce jednocześnie. Gdyby to było niemożliwe, to znaczy, że może trzeba troszkę szerzej chwycić pasek. No dobra. Pierwszy element równoczesności barków mamy omówiony. Idźmy sobie dalej. Skupcie się teraz na tym, żeby pasek przenosić jak najdalej za plecami. Czyli można sobie wyobrazić, że mamy na plecach plecak, duży plecak, albo skorupę, jak żółw, i chcemy ten pasek przenieść za plecakiem, jak najdalej, za nim i nad głowę. I znowu, jak najdalej do tyłu, w dół. Jak najdalej od pleców do góry. Z wydechem spokojnie idę w dół. I na wdechu do góry. Gdyby się okazało, że się trochę rozruszaliśmy i jest za łatwo, to zwężamy sobie pasek. Bliżej chwycimy, będzie znowu trudniej. Wdech do góry. No i wydech do dołu. No dobra, uwaga. Na wdechu zróbmy do góry. Wszędzie zatrzymywaliśmy, więc tu też zatrzymajmy. Z wydechem zatrzymajmy w takim dość trudnym dla nas momencie, gdzie czujemy, rozciąga się, gdzie już czuć, że trochę trzeba się przypilnować z oddechem. Zróbmy tu głębszy wdech. Zróbmy wydech. Poczujmy, jak ciało się oswaja z pozycją, jeśli pilnujemy oddechu. Jak zaczynacie spokojnie oddychać? Ciało się przyzwyczaja do tej pozycji, mięśnie klatki piersiowej się rozluźniają. Zróbmy tu jeszcze spokojny wdech. Spokojny wydech. Ostatni wdech. I z wydechem opuśćmy pasek, możemy go sobie złożyć i położyć na boku, tak żeby nam na razie nie przeszkadzał. Przejdźmy sobie do drugiej części. Żeby teraz mówić o zdrowych plecach, skupiliśmy się nad otwarciem klatki piersiowej, ale często, oprócz tego, problematyczne bywają nasze biodra. Pozycja siedząca, czyli cały czas zgięty staw biodrowy, powodują, że mamy dość duże napięcia w okolicy przedniej strony naszego biodra. Może to być dla nas problematyczne, dlatego teraz przez moment się skupimy. Dajmy w taki sposób, aby prawa noga była na dole, a lewą nogę dajmy do przodu. Pozycja kątów prostych, mniej więcej kąty proste między nogami. Podwijamy miednicę pod siebie i wypinamy pośladki do tyłu. Chwilka ruchu miednicy w tej pozycji, spróbujmy się go nauczyć. Chcę podwinąć miednicę, czyli tyłopochylenie, i pochylić miednicę do przodu, czyli przodopochylenie. Podwijam miednicę pod siebie, tyłopochylenie, i pochylam miednicę do przodu, przodopochylenie. Podwijam. I wypycham pośladki w tył. No dobra, podwijmy miednicę, napnijmy mocno pośladek, głównie prawy, i zostańmy przez chwilę tutaj. Teraz cały ten ruch podwijania miednicy pod siebie będzie kluczowy, żeby poczuć wrażenia z przodu prawego biodra, prawego uda. Tych wrażeń chcemy teraz poszukać. To jest mięsień biodrowo-lędźwiowy, który lubi być spięty od nadmiaru siedzenia, więc chcemy go teraz rozprostować, rozciągnąć. Noga ciągnie w jedną, brzuch ciągnie w drugą. Można sobie nawet tak położyć dłoń na brzuchu, drugą na udzie i pociągnąć w przeciwnych kierunkach. To powinno troszkę wzmóc ten efekt rozciągania. Zróbmy jeszcze spokojny wdech. No i z wydechem rozluźnijmy. Oczywiście zmieńmy stronę.
Zamieńmy nogi, tak samo jak poprzednio. Podwijam miednicę do tyłu pochylenia i wypinam się do przodu pochylenia. Podwijam miednicę i wypinam. Rozruszajmy miednicę, tak żeby poczuć, że te ruchy istnieją i dużo od ustawienia naszej miednicy zależy. Pochylmy ciało, miednicę do przodu i podwińmy ją pod siebie. Ustawienie miednicy podczas siedzenia jest równie istotne do tego, żeby się nie garbić. Pochylamy do przodu. No dobra, podwijamy miednicę do tyłu pochylenia, przytrzymujemy. Szczególnie sprawdźcie sobie nawet dłonią, czy napięty jest lewy pośladek. Cały czas podwijam miednicę. Można położyć sobie jedną dłoń na brzuchu, drugą dłoń na udzie i rozciągnąć skórę w przeciwnych kierunkach. Czyli z uda spycham skórę w stronę kolana, a z brzucha podciągam w stronę żeber. Cały czas podwijam miednicę i trzymam tyło pochylenie miednicy. To będzie nasilało wrażenia z przodu lewego biodra. Zostańmy, zróbmy jeszcze spokojny wdech. I wydech rozluźniamy. Może to będzie dla kogoś podstawowe ćwiczenie. Zamienimy sobie nogę i można jeszcze raz powtórzyć je tutaj. Jeśli czujecie, że to było za mało, to wystarczy powiększyć trochę krok i zejść biodrami niżej do dołu. Może samo zejście w dół spowoduje, że już poczujecie, o, rzeczywiście teraz ta noga, można sobie nawet na nią spojrzeć na chwilę. Ona jest w zupełnie innym ustawieniu niż podczas siedzenia na krześle, więc powinno jej to robić dobrze w tym kontekście. Samo zejście może się okazać wystarczająco mocne, więc sobie połóżmy dłonie, zostańmy. Ale jak chcemy trochę więcej, można połączyć, troszeczkę wycofać biodro, podwinąć miednicę do tyłu pochylenia i dopiero zejść do dołu, trzymając to tyło pochylenie miednicy. Szukamy wrażeń z przodu prawego uda, prawego biodra. Jeśli troszkę odchylimy plecy do tyłu, to jeszcze nasilimy wrażenia. Oczywiście, gdyby cierpiało teraz wasze kolano od klęczenia, może tak być, szczególnie przy spiętych zginaczach bioder, a głównie mięśnie prostym uda, warto coś miękkiego pod to kolano podłożyć. Będzie wtedy przynajmniej milej. Spokojny wdech. Pewnie ból do końca nie minie, ale będzie chociaż znośnie. Jeszcze jeden wdech i wydech. Wróćmy sobie, znowu zamieńmy nogi i tak samo. Możemy powtórzyć ten wariant powiedzmy w kątach prostych, czyli mały krok, podwinięcie miednicy i trzymam. Jak chcę więcej, wysuwam stopę dalej, schodzę biodrami w dół, a jak dodam tyło pochylenie miednicy, to powinno nam się nasilić. Chciałbym, żebyście szukali takiego ustawienia, które spowoduje, że właśnie poczujemy rozciąganie w lewym udzie z przodu, w lewym biodrze z przodu. Nie zawsze niżej znaczy lepiej. Czasem się trzeba troszkę wycofać, właśnie zadbać o miednicę, o podwinięcie jej, ustawienie i bycie cierpliwym. Czekanie, aż mięsień odpuści, trochę się rozluźni, odpręży. Zróbmy spokojny wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech. I spokojny wydech. Wróćmy nieco do góry i z wydechem odstawmy kolano na ziemię. Jeszcze raz, zmieńmy sobie nogi. Możemy znowu zostać sobie tu w łatwiejszym wariancie. Możemy zejść znowu do trochę tego głębszego z dłońmi na udzie. No ale skoro mamy element niegarbienia się, to możemy dodać jeszcze do tego ręce w górę, przeciągnąć je troszkę dalej za siebie, no i ta pozycja już z garbieniem nie ma wiele wspólnego. Wszystko w przeciwnym kierunku, no może oprócz tej lewej nogi. Spróbujmy to wykorzystać. Pobądźmy w kształcie, który nie jest garbieniem się. Odchylmy nieco ręce do tyłu. Podwijamy miednicę, przytrzymuję i oczywiście oddycham. Szukam spokoju w oddechu. Pozwalam, żeby oddech mnie trochę rozluźnił. Zróbmy jeszcze jeden wdech i z wydechem wycofuję biodro, odstawiam kolano, zmieńmy stronę. Tak samo jak tam, możemy sobie wybrać ten łatwiejszy wariant. Może troszkę trudniejszy z dłońmi na udzie. Albo dodamy do tego uniesienie rąk i nieco odchylenia do tyłu. Zostańmy 5 spokojnych oddechów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I
pięć. Wycofujemy biodro i odstawiamy kolano. Teraz skupiliśmy się na otwarciu przodu naszego uda. Skupiliśmy się na otwarciu naszej klatki piersiowej. To są bardzo ważne elementy, ale tylko z rozciąganiem niewiele nam się uda zdziałać przeciwko garbieniu się, dlatego że musimy jeszcze wzmocnić to, co jest z tyłu naszego ciała, żeby było w stanie utrzymać naszą prostą postawę. I to jest mega istotny element. Bardzo często pamiętamy o tym rozciąganiu, a zapominamy o wzmacnianiu tyłu. Więc kilka patentów na to, jak wzmocnić tył naszego ciała. Połóżmy się najpierw na ziemi. Tu może nam się przydać nasz pasek lub ręcznik, który sobie złożymy i położymy pod czoło. Będzie nam po prostu wygodniej. Połóżmy się całkowicie na macie, oprzyjmy sobie czoło na pasku i rozłóżmy ręce w formie litery T. Z kolejnym wdechem unieśmy do góry nogi, unieśmy wysoko do góry ręce i unieśmy głowę. Ściągamy plecy, łopatki, z wydechem opuszczamy do dołu. Wdech podnoszę wysoko do góry i wydech opuszczamy w dół. Jak miałbym wybrać jedno najważniejsze ćwiczenie, to chyba to. Wdech wzmacniam i pośladek, uda z tyłu, plecy z tyłu, wydech opuszczam. Wdech góra i wydech dół. Zróbcie ze mną jeszcze 5 razy. Wdech wysoko do góry, wydech do dołu. Wdech, góra, wysoko, wydech, dół, wdech, do góry, nogi też wysoko, wydech, dół, wdech, góra, wydech, dół, wdech, do góry i wydech, do dołu. Przełóżmy sobie dłonie w okolice żeber. Na wdechu przeciągnijmy się delikatnie w górę i z wydechem przejdźmy do góry na kolana. Ponownie chwyćmy nasz pasek. Użyjmy paska. Pasek tym razem może być złożony na pół, żeby był trochę krótszy. I przełóżmy sobie pasek za plecy. Chwyćmy go tak mniej więcej na szerokość naszych pośladków, tak żeby grzbiety dłoni mogły dotykać do pośladków. Teraz z kolejnym wdechem, ja się przekręcę do Was tyłem, z kolejnym wdechem odkręcam barki w tył, ściągam łopatki i odsuwam pasek daleko od pleców. Z wydechem rozluźniam. Wdech, odkręcam barki, ściągam łopatki i odsuwam daleko pasek. I wydech, rozluźniam. Powtórzmy kilka razy. Wdech, odkręcam i odsuwam daleko. I wydech, rozluźniam. Świetnie to działa. Wdech na wzmocnienie rotacji zewnętrznej naszych barków. Wydech, rozluźniam. No i przy okazji nam fajnie rozciąga klatkę jeszcze z przodu. Wdech. I wydech. Wdech, ściągam łopatki, odsuwam ręce daleko. Wydech, rozluźniam. Wdech i wydech. Wdech, ciągnę daleko od pleców. Wydech, rozluźniam. Ostatni raz. Wdech, odsunięcie i wydech, rozluźnienie. Możemy sobie spokojnie pasek odłożyć na bok i jeszcze przejdźmy sobie do klęku i skupimy się na naszej obręczy barkowej. Dłonie ustawmy pod barkami, kolana pod biodrami. Teraz na wdechu unosimy prawą rękę do przodu, tak żeby kciuk był skierowany do góry i ciągniemy wysoko do sufitu. Z wydechem teraz duże półkole i kładę dłoń grzbietem na swój odcinek lędźwiowy. Teraz na wdechu ciągnę łokieć do góry, unoszę prawy bark do góry i patrzę do góry na sufit. To daje skręt tułowia. I z wydechem opuszczam tułów przodem do podłogi. Na wdechu wracam ręką do przodu, kciuk wysoko jest do góry. I z wydechem odkładam dłoń na ziemię, od razu druga strona. Lewa ręka wysoko, kciuk w górę. Wydech półkolem, grzbiet dłoni na odcinek lędźwiowy. Wdech łokieć ciągnę do sufitu, skręcam korpus. I wydech opadam przodem do podłogi. Wdech, ręka bokiem, kciukiem do góry i z wydechem odkładam na ziemię.
Prawa ręka, wdech, kciuk w górę wysoko. Wydech, obszerne półkole, dłoń na lędźwia. Wdech, skręcam się, ustawiam bokiem, ściągam łopatkę w stronę kręgosłupa. Wydech, rozluźniam. Wdech, ręka jeszcze bokiem, wysoko do góry. I wydech, odkładam. Lewa ręka, wdech, kciukiem w górę. Wydech, bokiem wędruję do pleców. Wdech, dodaję rotację, ciągnę w górę. I wydech, opuszczam. Wdech, ręka bokiem do przodu. I wydech, opuszczam. No to co? Jeszcze po razie. Wdech, prawa ręka wysoko w górę. Wydech, obszernym łukiem na lędźwia. Wdech, rotuję, skręcam, ściągam łopatkę. Wydech, rozluźniam. Wdech, ręka bokiem do przodu i wysoko. Wydech, odkładam. No to jeszcze tylko lewa ręka. Wdech, wysoko w górę. Wydech, obszernym ruchem dłoń na plecy. Wdech, ściągam łopatkę i ciągnę łokieć w górę. Wydech, odprężam. Wdech, przenoszę rękę jeszcze do przodu, ciągnę wysoko i z wydechem odkładam. Zróbmy spokojny wdech, spokojny wydech. Usiądźmy sobie pośladkami na piętach. Chciałbym, żebyście usiedli teraz w taki sposób, który pozwoli wam zachować proste plecy. Spróbujcie się wyprostować, odkręcić troszkę barki na zewnątrz. Warto w tym celu ułożyć wnętrza dłoni w stronę sufitu. To pomaga nam nie zamykać barków do środka, a wręcz przeciwnie, je otworzyć. Wydłużmy czubek głowy do sufitu. No i poczujmy przez chwilę, że ta praktyka nieco nas rozprostowała. Rozluźniła nam barki. Trochę wzmocniła plecy, przez co łatwiej nam troszkę trzymać prostą postawę. Zamknijmy oczy. Pozostańmy jeszcze chwilkę w tej pozycji. Wyciszmy nasz oddech. Zróbmy jeszcze tu spokojny wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech. I spokojny wydech. Z kolejnym wdechem otwórzmy oczy i z wydechem rozluźnijmy ciało. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszą praktykę. Nie będę was okłamywał, że te kilkadziesiąt minut wystarczy do tego, by przestać się garbić. Choć mam nadzieję, że chociaż troszkę czujecie, że ciało się rozprostowało. Ale gwarantuję wam, że jeśli będziecie wracać do tej praktyki regularnie, to naprawdę zauważycie efekty. Gdybyście chcieli popracować skuteczniej z różnymi praktykami w ciekawy sposób, to serdecznie was zapraszam do naszego kursu online Nie garb się. Jest to autorski program, który składa się z 7 treningów kompleksowych, taki jak ten, przygotowanych na każdy dzień tygodnia. 2 dłuższych, 40-minutowych praktyk, które mogą się nadać na dzień, w którym czujecie, że macie trochę więcej siły, no i możecie tematowi poświęcić trochę więcej czasu. No i dodatkowo 9 ćwiczeń, które możecie wykonywać w ciągu dnia, na przykład podczas pracy przy biurku. Nasz kurs pozwala wam ćwiczyć w dowolnym miejscu i o dowolnej porze i możecie z niego korzystać tyle razy, ile wam się tylko podoba. To naprawdę super narzędzie, aby pracować z tematem niegarbienia się. Kurs Nie garb się możecie nabyć w naszym sklepie internetowym, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Jest on obecnie w promocyjnej cenie tylko 99 zł. Jeśli jeszcze wahacie się, czy ten produkt jest dla was, to koniecznie wejdźcie na naszą stronę, gdzie będziecie mogli przeczytać, co dokładnie zawiera nasz kurs, jak powstawał, no i oczywiście, dlaczego warto nam zaufać. Dodatkowo będziecie mogli przeczytać opinie tych osób, którym nasz kurs już pomógł. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz za dzisiejszą praktykę. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo sporo nowych treści się tutaj pojawia. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych filmach.